Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami bardzo serdecznie dzisiaj z samochodu. Od razu mówię, że to będzie taki vlog kilkudniowy, dlatego że przygotowujemy się do urodzin Julianka i w ogóle wiecie, przedszkole, ten pierwszy taki czas jest dość ciężki, a potem powiem wam dlaczego. No więc tak, wiecie, na raty, wszystko na raty, stopniowo, powolutku, ale będzie on kilkudniowy właśnie, bo też troszkę będę wam pokazywać jakieś tam przygotowania. I właśnie przyjechałam na zakupy do Lidla, bo muszę kupić kilka produktów, z których będę robiła coś na imprezkę urodzinową, także lecę na zakupy, póki nie ma jakichś tam kolejek wielkich. A potem w domu sobie może zrobimy taki food hall. Zobaczymy. W każdym bądź razie zapraszam Was na vloga ze mną. Okej, moi drodzy, wróciłam do domu. Słuchajcie, wnieś zakupy. One są tak ciężkie, tak się zmęczyłam, że szok. Teraz będę je rozpakowywać i Wam pokażę, co kupiłam. Jest trochę tego. No dobra, rozpakowałam pierwszą torbę, więc lecimy. Tutaj, słuchajcie, mam taką torbę cukierków, galaretek, dlatego że to są cukierki do przedszkola dla Julianka. On ma w niedzielę urodziny, więc w piątek zaniesie je do przedszkola i poczęstuje dzieci i panie. Zawsze do przedszkola kupuję galaretki, no Julianowi pierwszy raz, ale Stasiu zawsze też nosił, bo są najbezpieczniejsze, bo są miękkie, nie uczulają i wiecie, bo tak to jakieś cukierki czy z orzechami czy coś, to no, mój Stasiu jak był mały na przykład nie mógł jeść orzechów. Różnie dzieci też na czekolady reagują, niektórzy rodzice nie pozwalają czekolady, więc te galaretki to są takie najbezpieczniejsze, także będą urodzinki. Dwa makarony nitki. Tutaj mam ser francuski i jeszcze mam tu taki camembert ziołowy, dlatego że pewnie w któryś dzień, albo w sobotę, albo w niedzielę, jak będziemy mieli gości, bo mamy i w sobotę, i w niedzielę, zrobię taką deskę serów. Tutaj mam dwie ciemne bułeczki dla mnie, cebula, dwie pomarańcze, dlatego że już poranki i wieczory są zimne, ja już wkraczam w ten okres jesienny i już mi się marzy herbata, taka wiecie, zimowa wręcz, wieczorem, jak już jest zimno, bo ja wieczorem mam tak, że jak jestem zmęczona, to jest mi zimno, więc sobie robię wieczorem herbatkę i już tak chciałam taką z pomarańczą, z goździkami, z imbirem i wiecie, kupiłam te pomarańcze. Tutaj mam gruszki, takie ładne, twarde były, my lubimy twarde. Trzy paczki wafli ryżowych, bo Staś lubi i ja jem na śniadanie i nie tylko na śniadanie. Teraz tak, tutaj mam kukurydzę i groszek, dlatego że będę robiła sałatkę. Jeszcze wam powiem, co, bo jeszcze w drugiej torbie mam produkty na sałatkę. Dżemik brzoskwiniowy, bo Staś lubi. Berlinki, nektarynki, też twarde, bo takie lubimy. Jogurt naturalny. Dwa serki łaciate naturalne, bo lubimy też na kanapki smarować sobie na to pomidorka albo rzodkiewkę. Kubusie dla dzieci, bo lubią. Stasiowi to jest też wygodne, do szkoły bierze. Kabanosy też takie cienkie Staś lubi, bo ja nie lubię tych cienkich, ale Stasiu lubi. I on, oj, ale wziąłam z chili, kurczę, nie zauważyłam. No może zje. A jak nie, no to my zjemy. Bo on bierze te cienkie sobie też do szkoły lubi. I tutaj mam jeszcze pistacje i żelki dla dzieciaków, bo właśnie w niedzielę będą u nas między innymi dzieci też, więc dzieciakom żelki wysypię, paluszki i tutaj chipsiki, a to są takie moje ulubione prażynki krewetkowe. Uwielbiam je po prostu, także to taki mój mały grzeszek. Dobra, chowam to i wyjmę zakupy z następnej torby i też pokażę za chwilkę. No i mamy drugą turę zakupów. I tutaj mamy tak, bułeczki, kajzerki, makaron tagliatelle, tak na obiad, na jakieś drugie danie zrobię za jakiś czas. Makaron taki, taki trochę grubszy od nitek.
Mamy bułeczki na hot dogi, bo tak czasem, od czasu do czasu dzieci lubią zjeść takiego hot doga na kolację, na szybko. Pomidory malinowe, jabłka, bo będę robić wątróbkę w jabłkach, także taki jest plan, jabłka są do tej wątróbki. Dwie papryki, jedna do sałatki, jedna tak do zjedzenia. Rzodkiewka, wędlinka, schab pieczony, szynka szwarcwaldzka, bardzo mi posmakowała, do sałatek. Jeszcze sery, tutaj mam twaróg. I teraz tak, lecimy tutaj. Filet z kurczaka, kiełbaska, bo będzie mi potrzebna do żurku. I karkówka wieprzowa. Tutaj sobie tak wygląda, tutaj ma ten papierek. Ale ona pójdzie do zamrożenia, bo teraz jej nie będę robić. I mam tak, kapustę czerwoną, kapustę pekińską, czosnek, kaszę pęczak, dlatego że ja nigdy nie jem tej kaszy i właśnie nie wiem dlaczego, ludzie bardzo ją zachwalają, jest pyszna w sałatkach, do zup też dobra, więc postanowiłam spróbować. I dwie paczki makaronu dla Julianka, znaczy dzieci ogólnie jedzą zupę pomidorową z nim, bo to Julian się dopomina, żeby ten makaron ze świnką Pepą albo z minionkami, on się bardzo cieszy, jak są takie gadżety, które uatrakcyjniają posiłek, więc dla Julcia specjalnie te makarony. I powiem Wam o tej sałatce, bo właśnie sałatkę będę robiła na sobotę i niedzielę. I ta sałatka jest tak, z kapusty czerwonej, z kapusty pekińskiej, do niej jest papryka, kiszony ogórek, cebulka, groszek i kukurydza, dlatego tam były w puszkach i filet z kurczaka, ona jest z mięsem i to wszystko, sól, pieprz i odrobina soli, bo dodaję do tego troszkę majonezu. Tak niedużo, żeby ona nie pływała w tym majonezie, ale tak trochę i wtedy ta sałatka się przegryza. Ja ją robię dzień wcześniej, żeby przez noc powstała w lodówce i taka zimna. Jest bardzo dobra właśnie jak się przegryzie. Ostatnio robiłam ją pierwszy raz, bo to jest taki mój wymysł. Ja nie brałam żadnego przepisu, tylko tak sobie wzięłam te kapusty i tam dodawałam co miałam i wyszła bardzo dobra i teraz będę ją robić. Także takie to oto moje zakupy. Biorę się za chowanie znowu tego wszystkiego. Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami śniadaniem. Dzisiaj sałatka owocowa, winogrono, brzoskwinia, gruszka i do tego kawka. Jest wcześnie rano, także trochę jestem nieprzytomna. Pogoda dzisiaj u nas jest kiepska. Jest bardzo mokro, w nocy padało, jest ciemno, no i ogólnie ma dzisiaj padać, także pogoda taka, powiem Wam, pod kocyk, herbatkę i książkę. To by było najlepsze rozwiązanie, niestety nie ma tak dobrze i trzeba pracować i się uczyć. Teraz już się Wam pokazuję. Na początek chciałabym Wam powiedzieć, że jesteśmy po imprezie, a mianowicie świętowaliśmy ostatnio urodziny Julianka. Juluś skończył 3 latka. Także było fajnie, dziecko zadowolone, byli goście, były prezenty, był fajny, fajnie spędzony czas. Także taka oto krótka informacja. W międzyczasie pewnie gdzieś tam będę Wam wstawiała jakieś, wiecie, fragmenty zabawek, prezentów, które dostał, bo to zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Podglądacie, jakie zabawki można kupić, czy swoim dzieciom, czy dzieciom w rodzinie, na jakieś okazje, na urodziny, na gwiazdkę. I ja czasem też lubię takie rzeczy podglądać, także, bo teraz dzieci mają naprawdę dużo zabawek i ciężko jest coś fajnego wymyślić. Także w międzyczasie we vlogach będzie się to pewnie przewijało, będę Wam to pokazywać. Natomiast nie nagrywałam stricte takich urodzin w tym roku, bo jednak zajęłam się przygotowaniami, gośćmi i tym wszystkim, więc teraz Wam tutaj tylko wrzucam takie przebitki z urodzin, takie dosłownie króciutkie fragmencik, żebyście mogli
choć troszeczkę zobaczyć. No dobra, usiadłam sobie, bo chciałam Wam coś powiedzieć na szybko i Was do czegoś zachęcić. Słuchajcie, nie wiem, czy oglądacie mnie na Instagramie. Jeżeli nie, to Was zachęcam do tego. Kolorowa realistka. Ja Wam tutaj wrzucę mój Instagram. Bo na Instagramie ostatnio mówiłam, że od października planuję takie wyzwanie dla siebie, dla lepszego samopoczucia, a już wyjaśniam dlaczego. Jak wiecie, ostatnio przechorowałam COVID. Kondycję po nim mam zerową, bardzo jeszcze odczuwam skutki tego COVID-a, a poza tym idzie jesień. I ja jesienią zawsze jestem bardzo taka bez sił, bez życia, nie ma słońca, to po prostu dla mnie jak nie ma słońca, to nie ma życia. Do tego jeszcze dokucza mi tarczyca, ja mam niedoczynność tarczycy, więc jestem tym bardziej jeszcze taka zmęczona, ciągle boli mnie głowa, chce mi się cały czas spać, nic mi się nie chce. I to tak się w kółko, wiecie, nakłada na siebie i stwierdziłam, że ja muszę jakoś tą jesień i zimę przetrwać. A przy okazji zrobić coś dobrego dla siebie. I tutaj nie chodzi o, wiecie, jakiś reżim, dietę, utratę kilogramów, chociaż jeśli ich ubędzie, to bardzo się ucieszę.
bo jeszcze nie wróciłam do stanu sprzed ciąży. Natomiast jakby nie ma tutaj aż takiego parcia, chodzi o lepsze samopoczucie, o ruszanie się, o większą aktywność. I tak, jeśli chodzi o aktywność, chciałam najpierw chodzić gdzieś na siłownię, na jakiś fitness, ale słuchajcie, nie mam kiedy. Staś ma 5 razy w tygodniu zajęcia dodatkowe po szkole. Ja mam też 3 razy w tygodniu swoje jeszcze rzeczy dodatkowe, więc my tak naprawdę mamy tylko wolną niedzielę. I ja nie mam kiedy jeździć sobie, czy chodzić do tego, wiecie, na tą siłownię, dlatego że albo wożę Stasia na jego zajęcia, albo jeżeli wozi go Przemek, to ja jestem z Juliankiem w domu. I jakby czasowo to jest niemożliwe. A niedzielę też chcemy mieć dla siebie i odpocząć. Drugi powód jest taki, że bardzo też podrożały karnety na siłownię, na fitness i nie ma sensu, żebym ja kupowała taki karnet, gdzie pójdę raz, a później się okaże, że albo nie mam siły, albo po prostu właśnie trzeba jechać ze Stasiem, jego zawieźć i wiecie, zapłacę za ten karnet, a nie będę z niego korzystała i to jest bez sensu. Więc żeby się zmotywować, zrobiłam takie wyzwanie od października, ono się zacznie od 1 października i będzie ono na Instagramie, nie tutaj na YouTubie, tylko na Instagramie. Tu może jakieś przebitki zobaczycie. I polega ono na tym, że od 1 października będziemy ćwiczyć w domu. Chodzi o to, żebyśmy miały codziennie, mieli panowie również, aktywność fizyczną codziennie od 30 minut do 60. Oczywiście na początek jesteśmy bez kondycji, zaczniemy od 30 minut. Stopniowo będziemy to sobie zwiększać. Jest to wyzwanie bezterminowe, ono nie ma końca, bo mamy w tym trwać cały czas. I będziemy sobie ćwiczyć w domu. Kto może chodzić na siłownię, kto ma karnet, kto ma czas, proszę bardzo, jak najbardziej zachęcam, bo to na pewno da większe efekty, więc kto może na siłowni, kto może na fitness, a kto nie może, to w domu, tak jak ja. I jeżeli ćwiczycie w domu, to jeżeli nie macie żadnych sprzętów, to się nie przejmujcie, ćwiczycie, macie filmiki różne na YouTube, macie jakieś swoje ćwiczenia ulubione, więc ćwiczycie co chcecie, jaką partię ciała chcecie, czy robicie cardio, to już od Was zależy, ma być na początek 30 minut codziennie, czy rano, czy wieczorem, czy w południe, jak macie czas, nie ma żadnego znaczenia, chodzi o to, żeby ten ruch, te 30 minut było, czy to będzie spacer, czy to będzie bieganie, czy to będą ćwiczenia w domu, nie ma znaczenia, ważne, że się ruszamy. Druga kwestia jest taka, że jeżeli macie jakieś sprzęty, macie rowerek stacjonarny, macie Orbitreka, macie cokolwiek, to ćwiczycie też na tym, oczywiście, jeśli macie ochotę. A jeżeli macie jakieś drobiazgi, tak jak ja mam na przykład gumy oporowe, mam hantelki małe, to też będę sobie z tego korzystać. I powiem Wam, że bardzo zawsze chciałam mieć Orbitreka w domu, bo ja lubię ćwiczyć na Orbitreku. Bardziej niż na rowerku, dlatego że całe ciało mam w ruchu. Oczywiście na rowerku też można nieźle się wyćwiczyć i całe ciało mieć w ruchu, natomiast no to już mocnego samozaparcia wymaga. A Orbitrek jest dla mnie też lepszy, dlatego że ja mam problemy ze stawami. Mnie bardzo bolą stawy, ja mam problemy ze stawami od dziecka i Orbitrek jest taki łagodniejszy dla moich stawów. Ale Orbitreka nie mam i mieć nie będę niestety, dlatego że to jest duży sprzęt. Ja nie mam gdzie go postawić w domu niestety i no on jest tylko w zasięgu marzeń albo jak pójdę na siłownię. W związku z tym będę ćwiczyła z tym, co mam, ale z racji takiej, że ja nie chcę, żeby mi się to szybko znudziło, ja chcę to robić podczas też wykonywania jakiejś czynności, tak jak można właśnie na Orbitreku albo, ojejku, czekajcie, mi coś oko zabolało, na Orbitreku albo na rowerku można jeździć, nie wiem, oglądając jakiś serial albo ucząc się czegoś z telewizji, oglądając jakiś podcastów, słuchając, to właśnie ja coś chciałam takiego, żeby, wiecie, robić dwie rzeczy za jednym zamachem.
No i postanowiłam sobie taki mały, niedrogi sprzęt kupić, ale mały, naprawdę mały, który wsunę pod łóżko, pod, nie wiem, fotel, cokolwiek. No fotela nie mam, pod łóżko będę go chować, ale żeby właśnie nie zajmował miejsca, ale żeby jednak coś było. I wczoraj zamówiłam sobie ten sprzęt i on już dzisiaj przyszedł, więc go pokażę Wam. Ale nie musicie takiego czegoś mieć, możecie nic nie mieć. A jeżeli macie ochotę sobie zamówić, to oczywiście jak najbardziej i będziemy razem ćwiczyć. Chodzi o to, słuchajcie, żeby się trochę, tak wiecie, postarać, żeby się ruszać i zdrowo odżywiać, ale tu nie chodzi o odchudzanie i o jakąś mega dietę. Ja wyznaję zasadę 80 na 20, tak jak mówiłam na Instagramie, że 80% staram się zdrowo, racjonalnie, a 20% to sobie pozwalam na jakieś małe grzeszki, coś słodkiego zjeść, czy coś bardziej kalorycznego. Dlatego, że jeżeli ja będę jadła tylko, wiecie, tak jak reżim, że tylko ścisła dieta i nic słodkiego i nic, to u mnie to nie wypali, bo ja po tygodniu dopadnę się do słodyczy i naraz jem taką ilość, że ta moja dieta nie będzie miała sensu. Także 80% zdrowo, 20% folguje i tak jest najlepiej. Teraz właśnie ta jesień, jeśli chodzi o moje stawy, to jest tak, że one bolą. Najbardziej mnie bolą kolana i kostki. I one bolą jak zmarznę. One bolą jak jest zmiana pogody. Ja nieraz mam taki ból stawów, że nie mogę w nocy zasnąć. No i tak sobie postanowiłam właśnie robić takie łagodne ćwiczenia na te stawy. I zaczęłam, no, kilka dni temu pić kolagen. Mam taki, słuchajcie, najtańszy kolagen sobie kupiłam, taki rozpuszczalny w tabletkach. O, właśnie sobie zrobiłam. Nie wiem, czy on coś pomoże, bo wiecie, jak to jest. To trzeba długo brać, stosować. Ale właśnie tak na spróbowanie wzięłam, czy to w ogóle mi będzie smakowało, bo ja jestem wybredna, jeśli chodzi o takie, wiecie, lekarstwa. No to nie jest lekarstwo, ale nie zawsze te rzeczy są rozpuszczalne, dobre, smaczne. No, ale ten jest ok, piję go sobie. I mam jeszcze jedno opakowanie, więc mi na razie wystarczy, ale od października właśnie wraz z tym wyzwaniem chcę taki lepszy troszeczkę, mam nadzieję, że lepszy kolagen pić. Zakupiłam go sobie, więc będziecie go pewnie widzieli za jakiś czas. No jest on bardzo chwalony, nie wiem czy tylko jest, wiecie, ma dobry marketing zrobiony, czy faktycznie jest dobry. No niby jest tam dużo tego kolagenu, że jest on przyswajalny, wchłanialny, no ale zobaczymy. Efekty teoretycznie mają być po 3 miesiącach picia, ja nie mam tak dużo go kupionego, no ale jeżeli będę się czuła lepiej, poprawia ponoć też stan skóry, włosów, więc zobaczymy, no bo u mnie ta skóra jest taka dość wymagająca. Włosy nie powiem, po COVIDzie wszystko wiadomo jak jest, więc no zobaczymy jak to będzie. Ale tak Wam chciałam powiedzieć o tym wyzwaniu październikowym, żebyście do mnie dołączyli na Instagramie, dlatego że to tam będzie to wyzwanie. W relacji wyróżnionej jest opowiedziane, opisane, jak będą wyglądały zasady tego wyzwania, challenge'u. To jest to samo, co Wam teraz tutaj powiedziałam. Więc zachęcam Was, wejdźcie na Instagram, kolorowa podkreśnik realistka, zaobserwujcie mnie i ruszamy od października z tym wyzwaniem. Fajnie by było, żeby Was było dużo, żebyście dołączyły do tego wyzwania, żebyśmy się wspierali wzajemnie, bo wiecie, nie ma nic innego jak to wsparcie. Nie ma nic lepszego niż takie wsparcie, że ktoś się z nami ćwiczy, że ktoś się stara, że nie jestem sama, bo samemu to się nie chce. I żebyśmy sobie wysyłali wiadomości, zdjęcia, że tak, zrobiłam dzisiaj te 30 minut, czy to spacerem, czy na orbitreku, czy na rowerku, czy na po prostu ćwiczenia na nogi, na brzuch, cokolwiek. I tak właśnie chciałabym, żebyśmy wspólnymi siłami przetrwali tę jesień, zimę w dobrym samopoczuciu, w dobrej formie i mieli jakiś taki punkt zaczepienia, żeby właśnie dążyć do tego, żeby czuć się dobrze, żeby zrobić coś dla siebie. Wbrew pozorom to nie jest dużo, te 30 minut, nawet godzinka, czy wieczorem, czy jak na zmiany pracujecie, czy rano, ale można wykrzesać to i właśnie sobie troszkę poćwiczyć. Czy to yoga, czy zrobić coś dla ciała, dla ducha,
ale żeby tak było. Także zapraszam Was na mój Instagram i od października działamy. A tutaj będą tylko takie jakieś przebitki, będę pokazywała, że tam ćwiczę, zaczynam ćwiczyć, czy poćwiczyłam. Natomiast cała akcja jest na Instagramie. Okej, słuchajcie, odpakowałam i nawet zmontowałam. Jestem dumna z siebie. Montaż prosty jak nie wiem co, no ale jednak 3 śrubki trzeba wkręcić. Oto i mój stepper. Pokażę Wam go od tej strony. Ja sobie go postawiłam na takim małym dywaniku, bo trochę miałam obawy, czy on jednak nie będzie się, wiecie, ruszał, jeździł, przesuwał i czy nie po, nie będzie rysował podłogi, ale nie, w ogóle się nie rusza, bo już próbowałam przed chwilą, przetestowałam, czy w ogóle działa, czy dobrze go skręciłam, ale jest ekstra. I tutaj ma licznik, teraz jest wyłączony, on mierzy kalorie, kroki, czas i coś tam jeszcze, 4 rzeczy, także stepper super. Bardzo mi się podoba, bardzo jestem zadowolona. Kolor limonkowy, taki sobie wybrałam, te dodatki. Natomiast on jeszcze ma w komplecie ekspandery, które się przyczepia o tutaj, o i tutaj. I można jeszcze ćwiczyć ręce, ale na razie ich nie przyczepiałam, dlatego że najpierw będzie rozruch od października, taki wiecie, na samym steperze, jak już dojdę do wprawy, trochę mi się kondycja poprawi, to wtedy dopiero może dołączę ekspandery. Także taki oto nabytek, z którego bardzo się cieszę. No i nie zajmuje on miejsca tyle, co Orbitrek. Witajcie kochani w kolejnym dniu, w totalnym nieogarze. Dlatego, że wczoraj już nie nagrywałam, bo dużo się działo. Natomiast no dzisiaj też się dużo dzieje, a właściwie nic się nie dzieje, ale pochorowaliśmy się. No tak, dawno nie byliśmy chorzy, jak miesiąc temu leżałam z COVID-em i w ogóle wszyscy byliśmy chorzy, tak teraz znów jestem chora, ale ja to jest nic, pikuś, delikatne przeziębienie. Natomiast Julcia coś wzięło. Wczoraj go odebrałam z przedszkola, miał stan podgorączkowy, no i noc całą nieprzespaną miałam, cały czas z nim, popłakiwał, dostał syropek na gorączkę i w ogóle, bo ona rosła, no i dzisiaj siedzimy w domu, pogoda iście jesienna, deszcz pada, zimno, a Julcia rozłożyło na dobre, ma katar, gorączkę i boli go gardełko, nie jakoś mocno, ale boli, jeść nie chce, więc siedzimy w domu, kurujemy się, syropki dostaje na przeziębienie, na gorączkę, jak ona jest wyższa, no i tak walczymy. Nic nie mogę zrobić, bo tak, po pierwsze jestem sama z dziećmi, Przemka nie ma, a Juluś po prostu z tą gorączką cały czas jest u mnie na rękach, ja już nie mam siły go nosić, więc siedzę z nim na kolanach na kanapie, żeby nie dźwigać. No i wiecie, nie mogę go odłożyć, bo on tak się przytula, bardzo się chce przytulać, przytula się, nie mogę go odłożyć, przysypia na mnie, więc jak tylko wstanę, to on płacze, no i tak siedzę. Góra prania do złożenia czeka, góra prasowania czeka, obiad robię na raty, muszę na chwilę wstać do kuchni, to on płacze, ale udało mi się ugotować zupę, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zje i się zagrzeje, ugotowałam mu specjalnie makaron minionki, żeby tylko go zachęcić w jakiś sposób, żeby cokolwiek zjadł. No i tak, słuchajcie, mamy kilka dni z głowy na pewno. Także siedzimy w domu. No, pogoda akurat dobrze, że taka jest, bo jakby no, nie szkoda, że nie możemy wyjść, ale tak. No i tradycyjnie jak dziecko chore, to ja już też mnie bierze, boli mnie gardło, mam katar, boli mnie głowa. Także tradycyjnie od dzieci się zarażam. Zarażałam się od Stasia, jak był mały, zarażam się od Juliana, nic się nie zmieniło. Także nie wiem, co, jaki ten vlog wyjdzie, bo naprawdę nie mam nic atrakcyjnego jakoś bardzo do nagrania. No ale co poradzić? Życie. Jeszcze Wam tylko chciałam pokazać tutaj właśnie oto te minionki. Nie wiem, tak na kamerze to pewnie nie widać tego dobrze, ale z makaron w kształcie minioneczków.
A tutaj jest zupka pomidorowa i ona jest taka super swojska, że tak powiem, bo jest miałam jeszcze poporcjowaną, zamrożoną tą wiejską kurę, z której ostatnio też rosół robiłam, więc jest na tej kurce, jest na włoszczyźnie z ogródka i na pomidorach z ogródka moich rodziców, także zupka jest bardzo taka, wiecie, zdrowiutka. Wszystko swoje. A tu zobaczcie mój chorusek. Zobaczcie, jakie ma rumieńce od gorączki. Wziął syropek i teraz chwilkę siedzi sam. Tutaj ma żelki. To jest jedyne lekarstwo, które pomaga. Żelka zjeść, bo tak to nic nie chce. Więc zawsze na chorobę u nas są żelki. Taki luś. O. Widzicie, jak jest czerwoniutki. Biedulek. Dobrze się czujesz? To. A boli cię coś? Musak. Brzuszek cię jeszcze boli. Dać picia tu. Picia ci dać? No to boska dziecię tu. Na gosu tą boska. A gardełko cię boli? Nie. Nie, no to całe szczęście. No i widzicie, i tak siedzimy. Zobaczcie, co Juliusz ogląda. Uwielbia oglądać vlogi mamy, szczególnie te, na których on jest. No dobra, słuchajcie, jest mały, drobny sukces. Juliusz je zupkę pomidorową z minionkami, bo ma obiecane, że jak zje zupkę, to dostanie lizaka, tak? Tutaj dom. Tutaj dzieluje kram. Zaraz Julek tam będzie. I Juliusz dostanie takiego lizaka. Nie wiem, nigdy tego nie stosowaliśmy, nie praktykowaliśmy, ale z racji, że on chętnie zje lizaka, to dostanie takiego lizaka, wiecie, niby na gardło, takiego ziołowego tam z tymi wszystkimi, żeby złagodzić ból gardła. No i ma taką zachętę, że jak zje zupkę ładnie w chorobie, to będzie lizaczek, tak? Ty tutaj idź. Chcesz tam iść? Dobra. To ja to A idę. tam leżą ubrania, słuchajcie, na biurku, bo ja miałam prasować wczoraj wieczorem i sobie naszykowałam. No niestety przeleżałam z Julciem, który płakał i już się gorączka zaczynała, także nic nie jest zrobione, nie wyprasowane. Nie wiem, kiedy uda się to zrobić. Ale najważniejsze, że ten młodzieniec je. Moi drodzy, witam się z wami w kolejnym dniu znowu. Wczoraj nie nagrywałam już, bo nie byłam już w stanie. Dzisiaj witam was z potwornym bólem głowy i z tym oto młodym człowiekiem. Halo, Juluś. A Z kuku. Z tym oto człowiekiem z rumieńcami. Bo chciałabym was poinformować, czekajcie, złapę na siebie teraz ostrość, że byliśmy dzisiaj u lekarza, bo już nie dajemy rady. Juluś bardzo wysoko gorączkuje. Ja też się czuję kiepsko. No i oboje mamy grypę. Taka oto sytuacja. Ja mam gardło w strasznym stanie. Do tego. No i tak siedzimy w domu, przymusowe, wolne. Głowa mi dzisiaj pęka, po prostu pęka. Nie mogę zebrać myśli. Juluś w końcu je. Zobaczcie jego dietę w chorobie. Niezazdrowa. Tak. Ale słuchajcie, on nic nie chciał jeść, kompletnie nic. Nawet nie wiem, czekolady, cukierków, nic. No i po prostu z braku laku dzisiaj już wyjęłam paluszki na czosy. To są takie jego przysmaki, których nawet przez ostatnie 2 dni nie chciał jeść. Uwielbia na czosy, ale w chorobie nie chciał ich jeść. Nie chciał nic. Dzisiaj rano nie zjadł śniadania.
No jak wróciliśmy od lekarza, to poszedł prosto do łóżka. Leżał po prostu plackiem w łóżku. Teraz troszkę udało mi się zbić mu gorączkę i wstał. Ma cały czas gorączkę, ale niższą. Widzicie po rumieńcach. I słuchajcie, naszykowałam mu dwa musy owocowe, bo nie chce nic tak, z takich normalnych rzeczy jeść. Dwa musy owocowe, paluszki, bo to taka, wiecie, przegryzka. I właśnie naczosy i wodę, bo wody pije bardzo dużo, bardzo go suszy. W nocy co 10 minut się podnosi, żeby pić wodę. Mamy przy łóżku po prostu butelkę. Dzisiaj i wczoraj w nocy to już spał ze mną, bo ja nie mam siły już wstawać co 10 minut, bo on cały czas woła mamę. No i właśnie, żeby mu podać tą butelkę z wodą, ma butelkę filtrującą przy łóżku. I tak, pić pije, teraz też. No i właśnie zjadł teraz, o dziwo, dwa pod rząd musy owocowe, te Kubusia, więc sukces, że cokolwiek zjadł. No i przegryza paluszki. Jakiegoś tam jednego naczosa nawet skubnął, prawda? Tak. No, no ale paluszki sobie chrupie, więc je chrupie. Póki co nie chce jeść ani kanapeczki, ani zupy, nic nie chce. Choć obiecał, że jutro jak ugotuję rosołek, to zjesz, tak? Tak. No właśnie, także jutro będziemy gotować rosół, bo dzisiaj mamy jeszcze zupę, ale już ją kończymy. Jutro ugotuję rosołek, może zje. Także będę próbowała się dzisiaj do niego przemówić, żeby zjadł coś normalnego takiego, wiecie. No a jak nie, no to dzisiaj na przekąska jakoś, bo to jest dzisiaj taki ciężki dzień. Myślę, że to jest taki kryzysowy. A jutro będziemy się rosołkiem wspomagać. No i tak to. I siedzimy w domu. Chciałabym wam pokazać coś super ekstra. Wyjść na spacer, coś ciekawego. Ale niestety czujemy się fatalnie. I pogoda też jest fatalna, bo jest bardzo brzydko, ponuro. Tak mgliście. Także jest nieprzyjemnie. I tak typowo jesiennie. No i tyle. Okej, słuchajcie, w tej chorobie ja po prostu troszkę zapuszczam moją pielęgnację, tak wiecie, aby szybko, szybko, bo wieczory całe, w ogóle całe dnie siedzę z Julcie na kanapie przytulona i wieczory to wcześniej już w łóżku z nim, bo on woła, bo jest tak zmęczony tą grypą. Natomiast, słuchajcie, dzisiaj chcę już sobie zrobić maseczkę oczyszczającą i unoś, bo moja twarz już... Niedługo będzie w kiepskim stanie. Ja codziennie takiej pielęgnacji używam, wiecie, normalnej, tylko mycie żelem, płynem micelarnym i tonikiem, na to krem pod oczy, krem na noc i to wszystko. Natomiast dzisiaj wieczorem chcę sobie nałożyć, tak, najpierw chcę sobie zrobić peeling kawitacyjny, bo muszę się oczyścić już. I to jest, słuchajcie, maseczka. Bardzo fajna, taka detoksykująca, oczyszczająca i ona faktycznie tak czuć to oczyszczenie, jak się ją nałoży. Ja już jej używałam. Jest bardzo dobra maseczka i słuchajcie, ja ją mam z zeszłorocznego kalendarza adwentowego. Ona była pełnowymiarowa. Tutaj jest 55 ml, duża pojemność i naprawdę jest super i się świetnie sprawdza. Poczekaj, Juluś. Także dzisiaj takie oczyszczanie sobie zrobię i jak mi czas pozwoli, w sensie Julian, to jeszcze chciałabym nałożyć sobie taką maskę w płachcie, jakąś nawilżającą, no ale zobaczymy. Plan jest taki, żeby się udało zrobić peeling kawitacyjny i nałożyć maskę oczyszczającą. Okej, kochani, ja już nie chcę przedłużać tego vloga, bo się też kiepsko czuję, dlatego żegnam się z wami. Dziękuję, że jesteście z nami w tej chorobie i mam nadzieję, że kolejny vlog już będzie taki, wiecie, bardziej w formie. Musi być w formie, dlatego że ja muszę wyzdrowieć, bo zaczynamy, wiecie, ćwiczyć na steperze, no ale muszę wyzdrowieć. Będzie to wyzwanie, także wpadajcie na Instagram, przypominam. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo tam będzie się odbywało całe to wyzwanie. No i tak, w kolejnym vlogu porozmawiamy sobie o jednej ważnej rzeczy, która się wydarza co roku. Także
czekajcie na kolejnego vloga, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmiku i wpadajcie na Instagram. Buziaki, pa pa!